Cześć, dzień dobry, witajcie. Mamy zimę. Nie no, słuchajcie, tu się nie da pracować w tych warunkach. Podmienili mi scenariusz. Teraz mamy wakacje. A, dobra, słuchajcie, więc mamy wakacje. No dobra. A czym się chcę dzisiaj z wami podzielić? No słuchajcie, no nie, naprawdę nie da się pracować. Czym się chcę z wami dzisiaj podzielić? Słuchajcie, jak wiecie bardzo dobrze, prowadzę poradnik, który jest skierowany głównie dla was. Nie tylko do warsztatów, ale również do osób posiadających Common Raila, posiadających diesle, czy inne czasem pojazdy, ale generalnie dzisiaj skupiamy się na dieslu, na Common Railu. Tak jak przed sobą tutaj widzicie, mamy czujniczek boszowski, który jest montowany na listwie paliwowej w dieslu. Co taki czujnik może zrobić? Do tego zaraz dojdziemy. Generalnie na czym dzisiejszy film będzie się skupiał? Jeżeli macie czasem problem, na przykład pochodzący z układu paliwowego, a mianowicie jaki? Sytuacja taka. Często, gęsto ktoś na przykład gdzieś tam rozpisuje, czy zadaje mi pytania, na przykład silnik nie odpala, czy może być uszkodzony czujnik, bo wyszło, że jest ciśnienie na listwie za niskie, bądź druga strona medalu, czujnik pokazuje za wysokie ciśnienie i samochód nie chce odpalić, bo być może już gdzieś tam na filmie oglądaliście, na którym poruszyłem kwestię, przy jakim ciśnieniu nam silnik nie odpali. Jeżeli w spoczynku, czyli podczas próby odpalania mamy ciśnienie, ale o tych parametrach dzisiaj nie będziemy poruszali kwestii. Skupiamy się generalnie na czym? Od razu powiem za pamięci, bo mogę zapomnieć. Nie obawiajcie się pewnych kwestii. Gdzieś tam katalogowo doczytałem, jest opisane, że czujnika nie wolno ruszać, czujnika nie wolno odkręcać na listwie paliwowej, bo może się rozszczelnić. Słuchajcie, rozszczelnić może wszystko oczywiście, natomiast po dokręceniu ten czujnik, on tak dosyć dobrze, solidnie jest spasowany, że wierzcie mi, nie ma możliwości, żeby tam coś ciekło. Wiadomo, że każdy coś może sknocić, skrzanić, ukręcić i tak dalej, ale generalnie jeżeli wkręcamy czujnik nowy bądź stary, spokojnie, nie musimy się bynajmniej martwić o to, że coś tam wyjdzie, kurczę, nie tak. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Jeżeli macie problem i obawy, podejrzenie, że wasz czujnik może głupieć, to dzisiejszy film będzie skierowany do was. Dlaczego? Dlatego, że podpowiem wam, na jakiej zasadzie taki czujnik działa, jakie wstępnie parametry możemy z niego odczytać, uzyskać, by móc ewentualnie wstępnie, od razu mówię wstępnie, namierzyć sobie usterkę, bądź powiedzmy podważyć, nie podważyć uszkodzenie czujnika, bądź komputer, który napisał nam za niskie ciśnienie, a my myślimy, że czujnik jest uszkodzony i na pewno on oszukuje, gdzie wierzcie mi, że uszkodzenie czujnika to jest naprawdę bardzo niewielki procent, jeśli chodzi o kwestie czujników. Ale dobra. Skupiamy się na kwestii takiej. Jak oglądacie sobie film cały, to myślę, przekonacie się, że było warto. Jeżeli uważacie, że nie warto tego filmu oglądać, to po prostu nie oglądajcie. Jeżeli będzie się podobało, oczywiście liczę na łapeczkę w górę. Obowiązkowo, jeżeli ktoś sobie kliknie subskrypcję, będzie wiedział, co bieżącego, gdzieś tam nowego staram się dodawać, a dodaję co jakiś czas filmy po to, żebyście ułatwili sobie w życiu, jeżeli macie problem. Dobra, nie komentujemy dalej głupoty, przechodzimy do sedna sprawy. Więc tak, nasz czujniczek ma w środku trzy piny. Nie wiem, czy to teraz widać. O, widać, dokładnie. Czujniczek ma trzy piny. Te piny wewnątrz wtyczki są opisane. One są opisane jako 1, 2, 3. I teraz skupimy się na takiej rzeczy. Przygotowałem sobie karteczkę. Na takiej karteczce od razu wam opiszę, jak lecą piny opisane. Więc mamy tak, pin 1, pin 2 i pin 3. Pin pierwszy jest pinem masowym. Masę pozwolę sobie narysować jak uziemienie, bo kreseczka nie zawsze będzie odczytywana, że to jest minus, prawda? Sygnał drugi to jest sygnał, który jest przewodem środkowym, zawsze w każdym czujniku. To jest sygnał wyjściowy, czyli opisujemy, że to jest sygnałowy przewód. I oczywiście trzeci pin, jako opisany trzeci oczywiście w środku, to jest zasilanie.
I to są piny, które są bardzo sztywno pilnowane już przez komputer. Ale rzecz jest jaka? Żebyśmy wiedzieli, na jakiej zasadzie czujnik działa i podeszli do kwestii sprawdzenia jego, to pasowałoby najpierw, żebyśmy sobie sprawdzili rzecz jaką. Pin pierwszy i pin trzeci, to tutaj mamy mieć 5 V. I to wierzcie mi, że to jest napięcie sztywne. To znaczy sztywne. Ja nie mówię tutaj napięcie, że ktoś tam będzie miał 4,98 i on już to uzna, no coś tam jest nie tak ze sterownikiem. No niestety nie. To są około, więc dlatego ja wam mówię około. Dlaczego? Dlatego, że jest spadek czasem, ale generalnie te 5 V, przyjmijmy założenie, musi być. Dlaczego? Dlatego, że względem tych 5 V, tych tutaj, jest ustalane napięcie wyjściowe z czujniczka naszego. Jak nasz czujniczek jest wpięty do komputera, to wam już od razu powiem, na jakiej zasadzie jest rozpoznawany czujnik, czy to jest czujnik, czy nie. Aha, wy to nie do końca widzicie, więc od razu teraz wam pokażę bokiem. Więc pin pierwszy, masa, czyli nieuziemienie, od razu mówię. Ten pin pierwszy, ten nie ma połączenia z obudową czujniczka, żeby tego, uwaga, nie mylić. On przejścia tutaj nie ma. To jest, jeżeli chodzi o kwestię zasilania. I teraz jest jeszcze jedna kolejna rzecz, o której powiem przed podejściem. Czyli tak, wiecie już bardzo dobrze w tym momencie, że sprawdzamy 5 V zasilanie, które być musi, to jest rzeczą sztywną. Niestety, ale tak musi być. Wstępną diagnozę, jaką możemy sobie sprawdzić po wykręceniu na przykład tego czujnika, to między pinem pierwszym a pinem trzecim uzyskujemy w okolicach 24 kOhmów. O, to jest pin pierwszy i pin trzeci, więc na pinie pierwszym i trzecim, czyli tych granicznych, który jest, mamy około 24 ohmy. Oczywiście nie mówimy tutaj o temperaturze pomiaru, bo wiadomo, że jest to czujnik, który powinien być tam w okolicy 20, ciepły i tak dalej, tak dalej. Ale dlatego ja mówię nie konkretnie, ale to są okolice 24 kilo. Już wiemy, że ten czujnik nie został przestrzelony. I teraz tak, na jakiej zasadzie nasz sterownik, komputer silnika rozpoznaje na przykład po włączeniu zapłonu, a przed kręceniem, że czujnik jest wpięty bądź ewentualnie jest prawidłowy. Do końca prawidłowy to on, wierzcie mi, nie zdiagnozuje pewnych kwestii, ale widzi generalnie, że on jest zapięty. I teraz sytuacja jest tego typu. Rozrysuję wam mniej więcej, jak wygląda taki czujniczek. Więc tak, przyjmijmy, że to jest nasz czujniczek i przyjmijmy, że tu są nasze piny wyjściowe. Więc tak, zrobimy sobie na przykład, żeby nam łatwiej było, tutaj uznamy, że to jest pin trzeci, tu uznamy, że to jest pin drugi, a tutaj strzelimy sobie pina pierwszego. Ja wam to zaraz pokażę dokładnie na rysunku, żebyście wy to widzieli. Może wam troszeczkę to przybliżę. Nie przekręcajcie monitora, dlatego że ja wam za chwilkę to pokażę. I teraz tak. Przyjmijmy, że to jest nasze przyłącze, nasza wtyczka. A po drugiej stronie, już od strony naszego sterownika, naszej instalacji, mamy tutaj zapięty nasz sterownik silnika, który tutaj mamy przewód sygnałowy, którym sobie on odczytuje sygnał. On jest podpięty tutaj do masy. O, ja wam to zaraz pokażę bardzo dokładnie. I tu jest zamontowany w każdym jednym systemie taki malutki rezystor. Jest to taki bocznik, bym powiedział, nie do pomiaru prądu. Tylko ja wam zaraz wytłumaczę, po co takie coś jest. I to jest tak. Tu mamy zasilanie, tu mamy nasze wyjście i tu mamy sygnałówkę. Więc tak. Jeżeli podpinamy czujnik, czy przepraszam, jeżeli odepniemy czujnik, to wtedy mamy... O kurczę, nie widać tego było. Nikt mi nie zwraca uwagi. No bo jak w końcu? Ja was nie słyszę, ani wy mnie. Znaczy, wy mnie teraz słyszycie. Więc mamy tak. Przewód masowy, przewód zasilający, to są zasilania. I w momencie, gdy odłączymy nasz czujnik od wtyczki, to sygnałowy przewód zostaje bez względu na to, jaki będzie rezystor zamontowany, a tam jest on ściśle ustalony, dlatego nie mówię jaki, dlatego że w różnych systemach jest on o różnej wartości, podaje pełne zasilanie na przewód sygnałowy. Co znaczy pełne napięcie zasilania? Pełne napięcie, czyli tutaj mamy
naszą piąteczkę. To jest nasze 5V. I te 5V goni sobie do przewodu sygnałowego. I na tej podstawie nasz sterownik widzi, że jest na wejściu 5V. I teraz jaka jest bardzo ważna kwestia. Dlaczego 5V jest napięciem dla czujnika, które jest sygnalizujące jako, powiedzmy, czujnik uszkodzony? Dlatego, że nasz czujniczek pracuje w granicach napięcia od 0,5 do, bokiem piszę, jest mi troszeczkę niewygodnie, ale chcę, żebyście wy to widzieli. To jest od 0,5 do 4,5 V. To jest napięcie, które pojawia się na przewodzie sygnałowym, czyli przewód środkowy, który wychodzi z czujnika, to jest przewód, na którym pojawia się 0,5 do 4,5 V. A dlaczego nie 5? Otóż dlatego nie 5, że nasz sterownik silnika, czyli nasz sterowniczek tutaj, który jest zamontowany, on wie bardzo dobrze, że przy 4,5 V jest pełne otwarcie ciśnienia, czyli maksymalne ciśnienie graniczne, które powinno być do wyliczenia, do obliczenia, czy powiedzmy do sprawdzenia za pośrednictwem naszego czujniczka. Natomiast napięcie to dolne, to już jest napięcie, od którego zaczyna się pomiar niskiego ciśnienia. Nie będę wam mówił, co w takim czujniku siedzi w środku, ale generalnie powiem wam pokrótce tylko tyle, że niektórych bym zaskoczył wręcz, bo niektórzy twierdzą, że jest tam jakaś membranka i tak dalej, i tak dalej. No nie będę się sprzeczał, nie będę się kłócił, nazwać to możemy różnie. Ale generalnie większość czujników posiada wewnątrz taki przetworniczek skład piezo, który pod wpływem nacisku siły generuje napięcie. Tak, dokładnie. Nic wam się nie w wiadomościach nie zmieniło. Oprócz tego, że jesteście bogaci o pewną kwestię wiadomości. Ale dobra, nie owijamy niepotrzebny kotka bawełny. W każdym razie wiecie już, że czujnik na wyjściu ma mieć od 0,5 do 4,5 V. To jest maksymalne napięcie, jakie uzyskuje. I teraz, gdybyśmy się czepili bardzo dokładnie i chcielibyście taką informację ode mnie uzyskać. I uzyskacie, dlatego że czekaliście do samego końca filmu. Ci, co nie doczekali się, niestety takiej informacji nie mają. Co prawda, problem z zmierzeniem jest taki, że musimy znać wartości napięcia, jakie mają być przy określonych ciśnieniach. Więc ja wam powiem tak ogólnikowo, pokrótce. Jeżeli mamy ciśnienie w przedziale między 220 a 330 barów, teraz to widzimy, prawda? Widzimy? Tak, dokładnie. Czyli jeżeli tutaj mamy napięcie 220 do 300 barów, to już mówię, to jest ten przedział taki, to czujniczek nasz nie powinien dawać więcej jak 1,7 V. To jest napięcie, które powinno być, powinno dać się zmierzyć, ale uwaga, jeżeli mamy ciśnienie na przykład w granicach 300, powiedzmy, barów, czy powiedzmy mamy niecałe 300 barów, czy tak jak do 330 wam powiedziałem, bo to już jest taki przedział granicy, nasz czujnik nie może dać więcej. Jeżeli daje ten czujnik nasz więcej, to już wniosek z tego, że nasz czujnik będzie przekłamywał, bo to jest ciśnienie niższe. A teraz powiem wam, dlaczego jest to łatwe tutaj do zrozumienia. Dlatego, że taki czujnik, taki na przykład, który tutaj, on ma pomiar do 1650 barów. To jest ciśnienie maksymalne, jakie może zostać zmierzone za pośrednictwem tego czujnika. Powyżej tego czujnika generalnie on już tego ciśnienia nie mierzy, bo wie, że ono i tak już jest przekroczone. I przy takim ciśnieniu 1650 barów nasz czujniczek uzyskuje, i tu uwaga, 4,5 V, to jest to napięcie maksymalne, ale nie więcej. Jeżeli nasz czujnik będzie pokazywał wyższe napięcie jak 4,5 V przy, na przykład, i tu uwaga, ze względów bezpieczeństwa, jeżeli zaślepiacie sobie wtryski, to pamiętajcie, musicie mieć sprawdzone zaślepki, bo to jest wysokie ciśnienie, więc co byście nie zrobili sobie jakieś tam przykre rzeczy, o czym oczywiście w tym momencie nie tłumaczę i nie mówię, bo myślę, że jeżeli tego filmu w tym momencie tutaj, jeżeli ten film oglądacie, to już macie jakiś zarys, jakieś tam doświadczenie
i troszeczkę punktów bezpieczeństwa śledzicie. Więc już w tym momencie wiecie, że jeżeli nasz czujniczek siedzi na listwie i mamy ciśnienie, i teraz tak, no właśnie, teraz skąd chłopie dowiedzieć się, że jest ciśnienie faktycznie takie, jakie jest? A otóż skąd? Musimy sobie wkręcić manometr. Niestety, wierzcie mi, nie da się tego inaczej. Dlatego dzisiaj bardzo wielu elektroników legnie na kwestii takiej, że wiedzą, gdzie wpiąć tyczkę OBD i później sytuacja jest tego typu, że proszę pana, nie ma żadnego błędu. No dobrze, proszę pana, nie ma błędu, ale coś z samochodem jest nie tak. No to niestety ja nie wiem co, bo żadnego błędu nie ma. I tu zaczynają się robić schody, dlatego że większość osób nie zna podstaw działania, nie wie jak sprawdzić manometrem, jakie ciśnienia powinny być zachowane, jakie powinny być odczytywane, no i dlatego tak to właśnie wygląda, ale kasa kołem się kręci. A dzięki temu filmowi myślę, że będzie wam już łatwiej to sprawdzić. Generalnie rzecz jest jaka. Wiadomo, że na komputerze odczyt możecie sobie zrobić i czujniczek pokaże wam, znaczy komputer wam pokaże, bo czujnik to wiadomo jest to tylko pierwsze ogniwo, on wam pokaże, że jest przykładowo 250 barów i wy już powinniście wiedzieć, że to napięcie powinno być takie, ale wiadomo, że to może iść w parze, dlatego że on będzie pokazywał napięcie, przyjmijmy 1,6 V i komputer będzie to odczytywał, jednocześnie będzie wam wyrzucał na podstawie 1,6 V jakie ciśnienie jest, a faktycznie ciśnienie może być niższe. Dlatego też potrzebne jest podłączenie manometru takiego, którym zmierzycie sobie ciśnienie i podczas na przykład pracy na biegu jałowym, bo to jest bieg jałowy, takie ciśnienie w tych okolicach powinno się wahać na biegu jałowym, może nawet przekraczać do 350, ale to mówię, już nie poruszam tej kwestii. Natomiast jeżeli będziecie mieli manometr wpięty i widzicie na wskaźniku, że macie 300 barów, a wasz czujnik pokazuje 2,5 V, no to już wiecie, że pokazuje do komputera, że to ciśnienie jest o wiele wyższe niż jest w rzeczywistości. I wtedy nasz komputer, jeżeli potrzebuje ciśnienie, przyjmijmy 300 barów, on informację podaje, strzelamy na przykład 500, więc za pośrednictwem zaworu jakiegoś takiego na przykład na listwie, przykładowo takiego, on sobie to ciśnienie zbija w dół, ale zbija sobie na tyle dużo, że po prostu silnik nie będzie w stanie się utrzymać, albo będą się działy cyrki, biały dym, szarpanie, telepanie, problem z odpaleniem i tak dalej, bo takie sytuacje się pojawiają, a to właśnie tylko wtedy, dlatego że nasz czujniczek podaje wartości inne, czyli przekłamuje nasz komputer i nasz komputer próbuje zbić napięcie, może nie tak napięcie, jak zbić ciśnienie za pośrednictwem naszego dowolnego elektrozaworu, czy takiego na listwie, czy takiego, który jest w wydatku paliwa, bo wie, że ciśnienie jest za wysokie. No i sytuacja jest równie dobrze taka sama może być, gdy nasz czujnik będzie pokazywał za niższe napięcie. To wtedy wiadomo, że jeżeli to napięcie będzie za niskie, to on będzie to ciśnienie ładował w górę. Jeżeli będzie je ładował w górę, to wtedy co się będzie działo? Wtedy każdy jeden wtrysk, który będzie klekotał, będzie grał, będzie się tłukł najnormalniej w życiu. I to jest na przykład bardzo często sytuacja zdarzająca się w pojazdach na systemach Boscha. Nie będę mówił, jakie są to pojazdy, żeby nie krytykować, ale naprawdę softy są niedopracowane. I często gęsto zdarza się tak, że jest przekłamywanie właśnie tego czujnika, znaczy przekłamanie komputera za pośrednictwem czujnika i ciśnienie naprawdę jest o wiele wyższe w układzie niż powinno panować, bo nasz czujniczek pokazuje, że to ciśnienie jest nieprawidłowe i w rzeczywistości za wysokie ciśnienie powoduje to, że wtryski nasze się otwierają, ale się bardzo tłuką. No właśnie, także myślę, że wam wytłumaczyłem pewne kwestie, pokażę wam to jeszcze raz, żebyście widzieli, więc mamy tak, pin pierwszy, drugi, trzeci, jedyneczka, mamy punkt masowy, dwójeczka sygnał wyjściowy, trójeczka zasilanie, na pinie pierwszym i trzecim mamy mieć 5 V, bez względu na to, czy to masy, czy gdzie, czujnik masy nie ściąga, czujnik ściąga masę z wtyczki, także uwaga, nie łączymy tego z masą silnika. Przechodzimy dalej, nasz sterowniczek silnika,
który widzieliśmy już, pin 1, 2, 3. Rezystor, który musi być w sterowniku, dzięki któremu nasz sterownik widzi, że faktycznie ten czujnik jest wpięty czy wypięty. No i oczywiście następne kwestie, które poruszyliśmy, czyli napięcia, jakie, od jakiego napięcia nasz czujniczek zaczyna, do jakiego zaczyna pokazywać, a jeśli oglądaliście to i uważaliście, to odrobiliście lekcję i wiecie, dlaczego takie napięcia, a nie inne. Jak i również wiecie, przy jakim ciśnieniu, jaka wartość napięcia powinna być. Także póki co życzę Wam miłego wypoczynku, mniejszych napraw, więcej kasy w portfelu, nie dajcie się nabijać w butelkę i trzymajcie się, cześć. Zapraszam oczywiście do komentarzy, jeżeli macie problemy, piszcie. Także póki co, na razie, do zobaczyska, cześć, trzymajcie się.